Widzę mamy wszystkich, to się bardzo pozwala. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na pokazie Szalonego Robowca. Jeden z nich zaczniemy, że muszę nam tak szybko postawić parę zasad KPP, który musimy przestrzegać. Bardzo proszę, czy nie stawali w trakcie pokazu. Teraz na chyba, że drogi Was poproszę o asowanie w trakcie wyświetlenia. Tutaj widzę, że Pani stoi tam, już widzę zadowolenica z tyłu, także tam można sobie te miejsca. Waszą stronę, lepiej nie dotykajcie, ale już pod górę nie jedzcie. Weźmy jeden moment, kiedy rzeczywiście będzie można złapać kartę w dniu wrzucenia paktu i podwiecie, jak to jest, mam tutaj spore echo. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę o rączkę w górę, to byśmy tutaj nie przeszkiwali, ok? Super. Słucham. A, no, nie jest dzisiaj jeden, bo tutaj pokazuję, jakiś przedmiot naszych dzisiejszych badań będzie ta odejmowa substancja. Pierwsze pytanie do Was. Czy ktoś z Was wie, co to takiego? Słucham. A wy, gdybyś się ktoś wybrał, to nie wiedziałeś? No, tak, jeśli nie dzieje się w życiu, a to można powiedzieć, że z wyglądu z finansu, tak tej środku? No, to już można, prawda? A więc może jakby wyglądać mniej więcej co woda? Około 100 stopni Celsjusza. Minus... Trochę blisko, ale nie do końca, bo jest to blisko. Minus 198,5 stopni Celsjusza, tak? No, bo jakieś 100 stopni się przestrzeliły. No tak, ale coś tam mówimy tutaj na podłogę przed Wami wydało mi to wolę. Pewnie jest odjadę do czynowa kołka, prawda? A co jest pewne wylejawo? Tutaj ta podłoga była tylko wygodna, tutaj była woda, także myślę, że tak pokażę Wam to na przykładzie tutaj naszych schodów. Zobaczcie. Schody są suche, wylewam na nie azot. Była woda, minęła. Eksparto. Dlaczego właśnie ty? Kto wie? Jak to? Kolega ma bardzo dużo racji. No bo słuchajcie, to trzeba było ten azot skropić. A wiecie, kto to pierwszy, jeśli skropicie jego azot? Bo będzie się robił. Musi być tutaj panowie. Można zgadywać. Mówili to Amerykanie. Pytanie. Tak. Jakie narodowości byli dwaj panowie, którzy jako pierwszy, jeśli skropili jego azot? Nie. Islam? Nie Anglicy, nie Rosjanie. Polacy, dokładnie. Panowie Wólewski, Olszewski. I właśnie taki kolega tylko wspomniał, że dokonali tego poprzez kompresję, po prostu ściskali. To tak długo aż skrobił się do ciepłego azotu. No dobra, słuchajcie, to może ktoś tej teorii. Posłuchajcie, skoro azot jest taki zimny, to co się z tym jest wybrane? To pan może? Nie. Odłożenie? Na pewno? Gdzie? Poczekaj się. Popatrz, żeby ruszyć. Nie ma problemu. Tak, już mi teraz powie, że mam gdzieś ten bokiem ten azot wylewa, tak jak inne osób. Tak, żebyśmy teraz mogli z Was poproszę do tego. Jak Karol? Do tej klasy chodzisz?
usunął tak naprawdę po prostu. No. Właśnie dzięki temu breka była tak lekko. Mógł sobie swobodnie spłynąć. Czasami gdy sobie wybrał masło, tak, tutaj na rękę albo całą dojdę do lotu, to no, mogli się to dla nas skończyć. Czy sprawdzamy? Oczywiście sprawdzamy, jest to prawda po was szalonego końca. Także, szanowni państwo, za chwilę głowę boli. Do osób, jak chcę zlewać, to będzie prawo. A pewnie powiecie, że za krótko nam trzymały, prawda? No bo rzeczywiście tak na krótko mogę wyjąć, to bardzo dzień ręki i wylać. No nic się nie dzieje. Ale no właśnie teraz sobie głowy całą końca do adobu, na nie dłużej. No dobra, bo nie dam całą końcówkę od jednego z palców. I tu was muszę zapytać o radę. Bo nie za bardzo nie wiem, którego użyć. Czwartego? Nie, no jest potrzebny go w przyszłości, bo to na nie się nie rączy. Ten? Potrzebny czy nie? No, oczywiście. Jeśli chcemy zrobić to, żeby udawać się kuchu albo nosie wyrywać, no to zależy się grób. Ten środkowy też jest potrzebny, no to wam mówię właśnie będę, ale również z nimi programy innych ludzi. Wskazujący też potrzebny, bo jak ludzie na to chciało kolegę poświęcić w meniu, ten to wiadomo, że zostało. Kiedyś mamy taki specjalny laboratoryjny substytut palca, czyli parówek. Nie ma gości, ale pisali na to panie, że jakiś miejsce jest. Jest. Teraz wybieram do adobu. Wybieram naszego palca. No, no. Zostawiam na moment. Teraz się nie zmieniłem, szybko się już zjem. To przyspieszyłem i swoim zjadłem. No dobra, bo nie mówisz jakieś to wszystkie. Także myślę, że ja również tego banana sobie odłożę na później.
jakieś ciuchy będę. O, prawda? Dobra, Wiktor, starczy. Wiktorek. Thank you.
Jana Szyndra. Ostatnio to jest Bioger Moda. To odbiło. Poproszę korekt z powrotem. Nie wiem, gdzie to jest pan. To co? Jeszcze raz? Tak. Zapraszam. Tak,
produkujemy też pewnej tajemniczej substancji, którą raz z powodu dochodzi na dostawca, niech pan lubi, z lasów Amazonii. Jest ona bardzo, bardzo ruchowa, tak naprawdę jedna, gdy ta tropa była w stanie wsadzić nikt, no i posłuchaj. Posłuchaj. Na pachnące kopanie do zaura. Kopanie do zaura? Tak. Tak.
I będę was bardzo prosił o odczanie od 5 tu. A to na chwilkę, jeśli to by było, uwaga. Gotowi? 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.